W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie w sobotę 2 kwietnia, a witam tym serdeczniej, że jest to mój debiut w codzienniku. Cieszę się, że mogę być razem z Wami i pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Krakowa. A w tym dniu mojego debiutu otrzymujemy słowa w przewodniku z Biblią na co dzień. Druga Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 18 werset. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. I drugi werset, list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Wiemy zaś, że tym, którzy miłują Boga, wszystko służy ku dobremu. Kochani, otrzymujemy dziś ciekawe fragmenty. Ciekawe, choć jednocześnie bardzo trudne. Trudne, bo związane jakoś z tym chyba najtrudniejszym pytaniem w naszej relacji z Bogiem. Pytaniem dlaczego? To pytanie pojawia się pod różnymi postaciami, w różnych okolicznościach, w różnych chwilach. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego spotkało to moich bliskich? Dlaczego nie jest łatwo? Dlaczego jest tak trudno? Drodzy, Bóg prowadził lud okrężną drogą, ale nie zrobił tego dla własnego kaprysu. Nie zrobił tego, żeby utrudnić ludowi Bożemu drogę. Żeby jakoś ich zniechęcić do dalszej podróży. Zrobił to, bo ich chronił. Przeczytajcie 17 werset, werset poprzedzający ten dzisiejszy, przeznaczony na dzisiejszy dzień w przewodniku z Biblią na co dzień. Tam jest o tym mowa. Okrężna droga miała chronić lud Boży, miała utrzymać lud Boży w całości, miała ten lud wzmocnić i dać przejście prosto do celu. W liście do Rzymian czytamy z kolei, że Bóg wszystko zmienia w dobro. A więc to, co nam wydaje się, to, co wydaje nam się złe w naszym życiu, co nas przygniata, przytłacza, co jest doświadczeniem, cierpieniem, z którym nie możemy sobie poradzić, koniec końców, w dalszej perspektywie, może okazać się błogosławieństwem i dobrem. Jestem przekonany, że każda i każdy z nas mamy w życiu takie chwile, w których nie rozumiemy pewnych wydarzeń, doświadczeń. Cierpimy, jesteśmy smutni, przygnębieni. Czujemy się zapomniani przez Boga. Mamy wrażenie, że idziemy jakąś okrężną, trudną drogą, a gdzieś tam w zasięgu wzroku jest ta prosta, pozbawiona zakrętów, łatwa droga na wyciągnięcie ręki, gotowa do skorzystania. Pamiętajmy jednak o tych słowach, które dziś otrzymaliśmy od Boga. Te słowa, które przypominają nam, że czasem w naszym życiu droga okrężna jest lepsza niż ta, krótsza, prostsza, wygodniejsza. Pamiętajmy o tym, że choć czasem coś wydaje nam się złe, trudne, ciężkie, to Bóg może wszystko w dobro obrócić. Niech Bóg Wam błogosławi na Waszych drogach.
Niech będzie z wami w chwilach cierpienia i smutku. Niech ten smutek i to cierpienie zawsze zamienia w dobro. Idźcie w pokoju Pańskim. Amen.